Witam moje kochane kojorożce w czytaniu jesiennym. Bardzo Was przepraszam, że tak długo musieliście czekać na to czytanie, ale niestety ubolewam na zbyt wiele obowiązków i na razie wygląda to jak wygląda, ale mam nadzieję, że to się zmieni i będę mogła częściej zamieszczać filmiki dla Was. Czytanie jesienne, bardzo ważne, ponieważ mieliśmy istotne astrologiczne wydarzenia, takie jak zaćmienie Księżyca, Słońca, portal 11.11 i wszystkie te energie po części są taką ważną bramą, przez którą przechodzimy i zostawiamy pewne rzeczy w przeszłości i idziemy trochę w nowe, tak? Na pewnych płaszczyznach naszego życia, oczywiście nie we wszystkich. I zaćmienia wynoszą na powierzchnię rzeczy, które właśnie są gdzieś tam niepozałatwiane, na które trzeba spojrzeć, które gdzieś tam zamiatamy pod dywan. I pamiętajcie, że zaćmienia mają oddźwięk też na najbliższe 6 miesięcy, tak? To wszystko się działo pod koniec września i na początku listopada. Nie pamiętam dokładnie, kiedy było zaćmienie Słońca, ale zaćmienie Księżyca było 8 listopada. Więc to czytanie tak naprawdę może być adekwatne na najbliższe 6 miesięcy. Moi kochani, no i zobaczmy właśnie, cóż to takiego te energie Wam wyniosły na powierzchnię, z czym się może macie zmierzyć, zmierzacie się już, czy będziecie. I oczywiście będzie to czytanie z naciskiem na romantyczne, ale zobaczymy jak tutaj energie będą mówiły i podpowiadały, bo równie dobrze może to być takie ogólne, a jeżeli zobaczę, co będzie bardziej tutaj prześwitywało, ale powiem Wam, jak też daną energię właśnie zaaplikować, że tak powiem, na inny aspekt życiowy, tak? No i zobaczmy. Zobaczmy, moi kochani. Okej. No dobrze. No i mamy tutaj energię budowania czegoś, ale buduje się najlepiej nie w pojedynkę, tak? Tylko z kimś właśnie. No i zobaczmy, może tutaj właśnie by kwestie odezwały się w ogóle takiego budowania stabilizacji w życiu. Zobaczmy, czego to się dotyczy. I następnie opowiem o kolejnych energiach. Albo macie chęć zbudowania już czegoś stabilnego właśnie w swoim życiu z kimś. I jeżeli kogoś macie, to planujecie coś, jakiś kolejny etap, rozpatrujecie, zastanawiacie się, co zrobić. I możliwe też, że niektórzy z Was zastanawiają się, czy właśnie kontynuować, że tak powiem, i inwestować w związek, czy może, jeżeli jest coś z nim nie tak, właśnie może go zostawić, tak? Każdy z Was będzie tutaj miał do czynienia z innymi scenariuszami, ale jeżeli nie chodzi tutaj o rozważanie związku, to równie dobrze może to być na poziomie jak najbardziej materialnym, finansowym, kariery, dlatego że tutaj, tak jak powiedziałam, mam energię budowania czegoś, tak, inwestowania w coś, wzrastania, w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa, tak? I tutaj rozpatrujecie, może szukacie właśnie nowych źródeł finansowania lub zastanawiacie się właśnie, w którą stronę się rozwijać, tak? Czy może zarzucić już coś, zostawić coś, nad czym pracowaliście do tej pory, bo już nie jest nie jest to
adekwatne jakby do tego, kim wy jesteście, tak? Może było kiedyś, ale już nie jest. I tutaj jest właśnie analizowanie, tak? W którą stronę chcę iść, gdzie chcę budować te zamki, tak? W którą stronę iść, co zostawić, w co inwestować. No właśnie, i tu wygląda na to, że macie mętlik w głowie, tak? Nie wiecie, co macie zrobić. Macie wybory różne, macie opcje do wyboru, może tak, ale nie wiecie, którą wybrać. Jesteście zamgleni po prostu, poruszacie się we mgle, jesteście jakby nie widzicie, nie potraficie na razie namierzyć tego waszego celu. Niektórzy może mają właśnie do czynienia z wyborem, jeśli chodzi o kwestie romantyczne i nie wiedzą w jaki związek, w kogo zainwestować, o, lub nie ma na razie nikogo, kto by był właśnie godny tego, żeby zainwestować w tę osobę. Kolejną energią jest zrobienie czegoś, co wymaga takiego skoku, tak, w przepaść, czyli zrobienia czegoś poza strefą waszego komfortu. No i to tutaj oczywiście to się może dotyczyć tego wyboru, o którym mówiliśmy wcześniej. I zarówno może to być na tle romantycznym, jest to trudne, na przykład rozstać się z kimś albo zadecydować, że nie chcemy dalej kontynuować związku. No i zobaczmy, lub też może jeszcze coś innego. Okej, zdecydowanie jest coś, co wymaga podjęcia ważnej decyzji i no tak, no dla niektórych to może być rozwód, albo rozstanie się, albo danie komuś właśnie drugiej szansy, albo wręcz przeciwnie, tak, danie komuś drugiej szansy, lub właśnie danie komuś tej drugiej szansy, z kim jesteście, lub może ktoś powraca, tak, albo chcecie na przykład kogoś z powrotem, rozważacie z powrotem przyjęcie kogoś, tak? Czy po prostu zainicjowanie nawet takiego kroku. Proszę bardzo. No i mamy coś nowego tutaj. Mamy asa. Asa denarów, moi kochani. Czyli przychodzi coś do Was, co może być już powtórką z rozrywki, że tak powiem. Ktoś może przychodzić do Was po drugą szansę, lub to wy, oczywiście możecie odwracać energię, lub to wy idziecie do kogoś po drugą szansę, tak? Może to właśnie to rozważacie, może jest ktoś, z kim chcielibyście być, coś tam się nie udało i zastanawiacie się, czy warto właśnie zrobić ten krok. Jest to trudny krok, bo on tutaj wymaga, tak jak mówię, poza strefą waszego komfortu, wymaga odwagi. No dobrze, ale mamy też energię, która mówi, żebyście uspokoili, tak, swoje emocje, dlatego że tutaj nadmiernie się czymś przejmujecie. Tak, jeżeli nawet dręczy Was to, to, że nie potraficie podjąć tej decyzji, tak, to spokojnie, no to nie podejmujcie jej teraz, odłóżcie to, ale nie dręczcie się tym, tak? Odpowiedź przyjdzie. O, wow. No widzicie, i tutaj, tak, tutaj mamy, moi kochani, zdecydowanie tutaj to, co Was nęka, dotyczy tego, że straciliście kogoś lub jesteście sami i jest Wam po prostu smutno, jesteście samotni. Jeżeli nie jesteście z nikim i nie macie nikogo na myśli, to po prostu nie możecie się doczekać, żeby w końcu kogoś znaleźć, z kim będziecie mogli właśnie budować tę przyszłość. Mamy tutaj dwa puchary, moi kochani, czyli taka tutaj martwicie się, że będziecie sami, że jesteście sami, że nikogo nie macie. Tutaj właśnie energia mówi: nie denerwujcie się, spokojnie, za kulisami już się coś dzieje. Tak, mamy tutaj dwa puchary, moi kochani, ktoś idzie do Was.
ktoś idzie do Was, lub niektórzy z Was mogą się martwić o jakiś aspekt swojego związku, tak? Że coś się może nie uda. No, każdego z Was sytuacja, tak jak mówię, będzie inna. Ja jeszcze bym chciała zweryfikować tego asa denarów. No do... O, wow. Pod spodem 10 pucharów. Tutaj macie takie wołanie serducha, wołanie duszy za czymś, tak? I to wymaga tej odwagi. Ale to Wam, podjęcie tego kroku, pójście w to, za czym marzycie, za czym tęsknicie, czego pragniecie, tutaj Wam przyniesie właśnie jakiś, no jakiś, chciałam powiedzieć prezent, takie wynagrodzenie, tak? Jest tu oferta. Natomiast Wy jesteście na granicy takiej, no, iść w to, nie iść. Tacy jesteście, macie opór, tak? Przed tym krokiem. No jest to, tak jak mówię, trudne. Tu jest coś, co jest poza Waszą strefą komfortu. Ale pamiętajcie, że poza strefą komfortu dzieją się cuda. Dzieje się magia. I tu jest to szczęście. 10 pucharów. No i kochani, te wszystkie energie można odnieść właśnie do spraw, nie wiem, zawodowych, finansowych, tak? Że może właśnie szukacie nowej drogi. Może jest coś, co kiedyś spróbowaliście, ale coś się nie udało i boicie się drugi raz. Jeżeli jest to coś, co kochacie, o czym marzycie, zróbcie to, bo tutaj jest potencjał. No i właśnie tutaj ten lęk przed tym, że coś się nie uda, że zostaniecie na lodzie, nie wiem, że nie uda Wam się właśnie znaleźć chociażby pracy, jeżeli na przykład szukacie, tak, lub czegoś, tego czegoś, co ma Wam przynieść właśnie tą satysfakcję, szczęście, finanse i tak dalej. Tutaj mamy podpisanie kontraktu, także spokojnie, nie bójcie się, pracujcie nad tym, nad czym chcecie, tak, pracować, bo tu jest potencjał i nie bójcie się skoczyć, bo, tak jak mówię, tu macie energię takiego... Wszechświat chce Was pokrzepić i powiedzieć, możecie to zrobić, macie zielone światło, tak? No i tak jak powiedziałam wcześniej, wracając do spraw romantycznych, jest tu coś na rzeczy zdecydowanie. Jeżeli czekacie może na czyjś powrót, albo chcecie do kogoś wrócić, to są duże szanse, moi kochani, że pozytywna będzie reakcja. I teraz bym chciała jeszcze postawić kropeczkę nad i. No właśnie, trzeba się zmierzyć z tymi swoimi cieniami. I tutaj jeszcze jest właśnie to podjęcie decyzji, to bycie takim, bycie wręcz oszołomionym, tak? Tym, że no, nie wiem, mam mętlik, nie wiem, co mam zrobić, albo mam za duży wybór, albo po prostu nie wiem, w którą stronę iść, tak? Nie bójcie się właśnie. Tutaj mamy energię, że po pierwsze, żeby zwalczyć te swoje właśnie jakieś tam ciemne strony, które nas blokują przed wieloma rzeczami, tak? Jeżeli nie wiemy, co mamy zrobić, to poczekajmy, ale odpowiedź prędzej czy później przyjdzie, no nie ma takiej możliwości. Tutaj mamy energię, która mówi, że po powiedzmy jakichś tam ciemnościach, po jakichś przeszkodach wyjdzie tutaj słońce, tak? Jakże ta energia jest w ogóle adekwatna do tego, co powiedziałam, co się astrologicznie działo, tak, ostatnio, no i dzieje się tak naprawdę. Będzie miało tak jakby oddźwięk na nas przez jakiś czas, no. Jest to coś, co właśnie chce się wydostać z tej ciemności, gdzieś coś, co usilnie próbowaliśmy gdzieś tam zakopać, zamieść pod dywan, nie dawaliśmy ujścia temu. A może nie było gotowe po prostu, żeby wyjść. I teraz to chce wyjść, słuchajcie. I
Wy musicie to wypuścić, tak? Wypuścić, jeżeli nie wiecie, co z tym zrobić, wypuśćcie to i przyjrzyjcie się temu, co to jest, tak? Jeżeli nie macie tych odpowiedzi właśnie, to nie bójcie się robić małych kroczków, krok po kroku i później wszystkie puzzle się ułożą. Ale zdecydowanie jest tu jakieś wołanie, które wymaga właśnie, żeby się przyjrzeć czemuś i podjąć decyzję, tak? I to dacie, jeżeli dacie ujście temu, to z tego właśnie się tutaj piękne rzeczy stworzą. Będziecie mieli pozytywny rezultat tego. Nie bójcie się, cokolwiek to jest, słuchajcie. Macie właśnie ten to pokrzepienie od wszechświata, poklepanie po ramieniu, wypuśćcie to, nie bójcie się tego, spójrzcie w to, dajcie temu ujście, bo to chce wyjść na światło dzienne i świecić. Może jest to jakieś pragnienie, które żeście w sobie gdzieś tam dusili. Chcę zobaczyć właśnie, co to jest. To jest coś, co Wam nie pozwala właśnie podjąć tej decyzji, która tutaj leży na tym stole. Dopóki to będzie w ciemnościach. Koło fortuny. Kurczę, bardzo tajemnicza energia. No cokolwiek to jest, jeżeli to rezonuje, to Wy wiecie, co to jest i powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach, co to jest dla Was, czym to jest. Bo jeżeli chodzi o kwestie romantyczne, może być to właśnie nie danie ujścia swoim uczuciom, jakby nie zaakceptowania, może, że macie jakąś piękną koneksję w swoim życiu i nie dopuszczacie jej. Jest ona piękna, silna, mocna, tutaj bratnie dusze, może właśnie ktoś z poprzedniego życia, z kim macie takie silne połączenie. I tutaj może na przykład jest wśród Was ktoś, kto próbował oszukać samego siebie, zatamować to, udawać, że nie ma tej koneksji. Tutaj mamy taką energię która mówi o połączeniu wiecznym, tak? O czymś, o jakimś połączeniu, którego nie da się pod tak zerwać, zaprzeczyć temu. Wszystko jest ze sobą połączone, moi kochani. Wszystko jest ze sobą połączone, więc tutaj macie z kimś lub jest tu jakaś zależność, niekoniecznie w kwestii romantycznej, ale w jakiejkolwiek też innej, może jest jakaś koneksja, której nie chcecie stawić czoła, a musicie, to chce wyjść na światło. I uwierzcie mi, jeżeli dacie to, dacie temu ujście, to właśnie zbudujecie na tym coś pięknego, coś stabilnego, koło fortuny. Jakby tutaj obróci się coś na Waszą korzyść. Mamy tu szczęście, tak? Mamy dwa puchary, mamy 10 pucharów, mamy koło fortuny, moi kochani. Cokolwiek to jest, wypuszczajcie to. Nie bójcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę powodzenia i wszystkiego najlepszego. Buziaki.